Przed materiałem pamiętajcie o naszym Discordzie oraz o drugim kanale Peaky Hightail. A teraz pytanie dla was. Czy Virtus Pro utrzyma się na pierwszej pozycji w Polsce? Pamiętajcie tylko o subskrypcji oraz łapce w górę, jeżeli film wam się spodoba. Dzięki za wsparcie. Niedawno byliśmy informowani o tym, że skończyły się wakacje w zespole Virtus Pro i całą formacją Polacy od razu udali się na bootcamp, który podobno okazał się bardzo owocny. Od razu po powrocie Virtusi nie zwalniają tempa i ciągle trenują do zbliżającego się turnieju V4 w Budapeszcie, który rozpocznie się już 19 września. Co ciekawe, Virtusów w akcji będzie szło zobaczyć o wiele wcześniej. Już w poniedziałek, czyli 9 września, rozpoczynają się otwarte kwalifikacje do sporego turnieju DreamHack Masters Malmo 2019, o którego Polacy będą walczyć ze wszystkich sił. Już teraz wiemy, że w zamkniętych kwalifikacjach znalazło się miejsce dla takich formacji jak Crazy, Heroic, Mousepost czy też Tricked Esports. Przed Virtusami naprawdę ciężkie zadanie, ale przez pryzmat tego Majora można śmiało powiedzieć, że dzięki bardzo ciężkiej pracy można zrobić wiele i zagrozić nawet takim rywalom, którzy teoretycznie powinni być silniejsi. A wy wierzycie w Virtusów? Piszcie w komentarzach. Major zbliża się ku końcowi i śmiało można powiedzieć, że był to jeden z najbardziej nieprzewidywalnych Majorów w historii. Kto spodziewał się Avangard w finale po tym, jak ledwo wyszli z New Challenger Stage? Czy też kto spodziewał się, że Renegade zajdzie dalej, aniżeli Team Liquid? Większość osób stawiało chociażby Dream Eaters z dorobkiem 0-3, kiedy oni tak naprawdę zrobili bilans 3-2, wygrywając na przykład na Energy czy też Team Vitality. Naprawdę Majory są świetne do oglądania, bo praktycznie nigdy nie można być niczego pewnym. I to jest piękne na takich turniejach jak ten. Counter-Strike tak naprawdę z roku na rok staje się coraz bardziej nieprzewidywalny i cholera wie, kogo zobaczymy w finale kolejnego Majora. Być może zespół, który teraz jeszcze nie istnieje. Kto według was zwycięży Majora? Piszcie w komentarzach. Complexity ogłosiło pierwszego gracza, który wylatuje z zespołu. Został nim Rikech, który w ostatnim czasie pełnił rolę Riflera. Wciąż czekamy na kolejne informacje, bo na jednym odsunięciu zapewne się nie skończy. Jeżeli z zespołu wyleci Deb, który jest prowadzącym, to prawdopodobieństwo na Neo w Complexity wzrośnie. Jak myślicie, kto jeszcze wyleci z obecnego składu Complexity? Piszcie w komentarzach. A tak na koniec jeszcze wspomnę tylko, że Edward powrócił do NATO z Vincere z wypożyczenia. Podczas jego nieobecności w Navi reprezentował on formację Windstrike. Co dalej stanie się z tym legendarnym zawodnikiem? Przekonamy się już wkrótce. A w tym materiale byłoby na tyle, pamiętajcie o naszym Discordzie, o Peaky Hightail oraz o pytaniu dla was. No i nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli ten film wam się spodobał. Dzięki za wsparcie.